kochani, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Miśmiecha, a to jest Assassin's Creed 4 Black Flag, czarna flaga, jak ktoś woli po polsku. No cóż, ja fanem wielkim jakiegoś tam Assassin's Creed'a nie jestem. Natomiast dwie pierwsze części na pewno przypadły mi do gustu. Co do części trzeciej nie grałem. Część Brotherhood, czyli ten jakby powiedzmy taka jakby kontynuacja części drugiej, ale nie taka pełnoprawna jak część trzecia. Też no, nie najgorsza, natomiast Revelation nie grałem, który trzecia część również jest mi obca, natomiast znam zakończenie trzeciej części i no, mówiąc delikatnie, posysa. Ale tak czy siak przejdźmy do kreacji tutaj postaci od razu, a potwierdzamy tutaj. I zobaczymy, co tutaj przygotowali dla nas w części czwartej panowie z Ubisoftu. Mam nadzieję, że coś ciekawego, tym ciekawszego niż w części pierwszej, gdyż tam ta powtarzalność za mnie jednak była dość spora i to trochę ssało, że tak powiem. Natomiast część druga już była nie najgorsza. Dobra, muszę przestawiać, nie za bardzo to interesuje. Jednak chyba trzeba będzie to obejrzeć. Przylądek, Bonavista. Szereg jest 1715 roku. Czyli mówiąc kolokwialnie, no średniowiecze. A podobno akcja miała się dziać w Japonii. Takie były pogłoski na początku. Bardzo dobrze kojarzę te gry, że to część czwarta, nie część trzecia. A może to następna część? Nie wiem. Jakkolwiek. No, nie wygląda tego świetnie na asesyna, no, natomiast no... Ten już typowo wygląda jak asasyn. Aha, dobra. To taki tutorial. Dobra. Aha, musimy przejąć ster. No dobra. Oddawanie strzałów za armat. Aha, celowanie, uszkodzenia. Przetestujmy. Trzeba korzystać tak na dobrą sprawę z tego celowania aż tak mocno. Ale podoba mi się dość pomysł tej walki morskiej. Nie jest to najgorszy koncept. Seria oczywiście jest za namową jednego z widzów. Oczywiście wie, o kim mówię dokładnie. Zainteresowany, że tak powiem, wie, o co chodzi. No dobra, no i wszyscy chyba wyeliminowani. Zdałoby się. Aha, jakiś pożar na statku. Ciągłego... O, czyżby doszło do starcia jakiegoś między nami a tym jegomościem, który zdaje się być asasynem. Jednak nie. Jednak nie, no lądujemy w wodzie. Okej. Okay. Swoją drogą właśnie zawsze wydawało mi się to dość dziwne, że jest poza na statku, a dookoła tyle wody. Wouldn't pay so nice if it weren't. Korsarstwo? Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Korsarze to byli na usługach jakiś tam. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. Na usługach jakichś władców, przeważnie jakiejś Hiszpanii. It's not about need, Caroline. Tam powalał, myśl mają technicznie być. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these? No, wiatru to akurat sama dobrze wiedzą, jak tam budować domy, żeby tylko ekskart spadał. Korsarzami. Piratami, nie korsarzami, no bo to są niby dość zbieżne słowa, ale no ich znaczenie nie jest aż takie. No aż tak. Generalnie to są synonimy chyba. Nie, no nie są synonimy. Raczej nie. Wyraz bliskoznaczny na pewno. O podobnym znaczeniu, ale
niedokładnie tym samym. Korsarz to nie pirat, a pirat to nie korsarz. Bynajmniej jest tym samym. Czyli tu możemy pływać w końcu. Nie, że jak padniemy do wody, to jest kaplica. Tak samo jak było w GTA. W których tam częściach, chyba do czwórki nie można było pływać. Choć nie, sorry, San Andreas, chyba można było tam coś już pływać. Bo był absurd, rozpadał się do wody i następowała śmierć. Taki w ogóle koszmar. Aha, cudownie deszcz przestał padać i nagle się rozjaśniło, tak jak w czerwcowy, jeśli lipcowy dzień w Polsce. No ciekawe. Dość fajne szczegóły na twarzy widać bohatera. No graficznie to nie jest wcale takie złe, jak myślałem. Chociaż należy zauważyć, że grafika nie jest najistotniejszym elementem gry, to też niejednokrotnie mówiłem. Havana. I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Escud. Nie znam takiej waluty jak escudy. Ale cóż. Keep talking. Will you or won't you? You don't have that gold on you now, do you? Francowaty widać. Oj, czyżby panewka nie zaskoczyła? Czy chyba panewka, to mój ekspert, ale nie znam. No cóż, chciał nas zabić, nie udało mu się to, no to spotka go za to zasłużona kara. O, bardzo źle zaczęliście znajomo. No jeżeli ktoś co do nas broni, chce na... To trochę dużo. A co jest ciekawe, że jesteśmy piratem, a wspinamy się po tych wszystkich elementach otoczenia jak jakaś małpa. No, nie wiem, to grając w gry z serii Ubisoft, to można dojść do wniosków, że wszyscy w tamtych czasach potrafili, nie wiem, włazić po wszystkim, co po prostu, po czym tylko można było, no. To oczywiście nie do końca tak jest, no bo... Ale to mam nadzieję, chyba wiedzą. Aha. Trzeba sobie zejść na własną rękę i dopiero wtedy... No i cóż, będzie pewnie synchronizacja. Oczywiście, tak jak w każdej części Assassin's Creed'a, musi być synchronizacja. Znaczy w trzecią część Assassin's Creed'a zagrałbym, jeżeli już miał zagrać, to tylko po to, by poznać lepiej tą historię Stanów Zjednoczonych, bo tam ona jest co prawda, powiedzmy, taka no, okrojona troszkę, ale mimo wszystko jednak tej historii nie znam tak dobrze, a historia, można powiedzieć, to jest taki mój, może nie konik, ale lubię wiedzieć po prostu dużo rzeczy odnośnie historii. Można wiele z nauki historii wyciągnąć wniosków, bo to się też uczy. Na przykład, gdyby Hitler przemyślał rozwarę na Rosję, to mogłoby się w ogóle inaczej skończyć. Gdyby wystarczy znał historię na Napoleona i jego wyprawy na Rosję, jak to się skończyło, no to skończyło się idealnie, tak wręcz książkowo, tak samo jak jego wyprawa. Ten też widać, że należy do asasynów, bo widać, że koleś umie też się poruszać odpowiednio dobrze. No, to się można chować w jakichś krzakach, jak widzę. Może jakaś nowość. Pierdolny dzban. Jak w Far Cry'u znajdowało się to różne pierdoły. Można było to później sprzedać. W Far Cry'u trzecim oczywiście. Aha, trzeba skoczyć sobie.
jest to kolejna synchronizacja, tak? Oczywiście. Jakby inaczej. Trochę było irytujące, że... W pierwszej części było fajnie, że jak wspinaliśmy się na minarety wszystkie i tak dalej, no to było to widowiskowe i tak dalej, no tu też jest to w miarę, powiedzmy, takie no dość fajne, ale bez przesady. Keep your distance! Zajmuje to dużo czasu, moim zdaniem. Czyli ta najbardziej zaczęła... W końcu wystrzeliła, no dobra. No dobra, kochani, wracamy z powrotem, musieliśmy tutaj wykonać małe cięcie, przez co ten kurwysyn prawie nam uciekł. No, skacz no! O, i świetny. Ta rewelacja, po prostu... Zaraz szału dostanę. Dobra. Teraz dogonimy tego skurwiela na pewno. No daleko już nie uciekniesz, no ale... Czemu ty po tych skałach chodzisz, jakbyś miał, nie wiem, telewizory przenosić? O, no i doszło do walki. Niezbyt to trudna walka była, no ale to fabularna, tak więc nie mam tutaj czego oczekiwać. A właśnie co do walki, w Assassin's Creed to ona też nie stała nigdy na zbyt wielkim poziomie i to też mnie trochę zarażało, że oni tak przechodzili, walczyliśmy po kolei, ale cóż. Troszkę zaniechano Prince of Persia przez tę grę i to mnie trochę... Sir Duncan Wildwood, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume infamous by your secret Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be ready. Z pierwszych dwóch części, tylko w innych barwach. El gobernador Laureano Torres y Ayala. Jak widzę, nam się ostrzał, który to chyba zepsuło. Mr. Walpole, let's collect your reward. Cholera, zakładał ten kaptur. No właśnie, założył ten kaptur po to, żeby go zdjąć, tak? No rewelacja po prostu. O, ktoś strzela. Szkuner, aha, rodzaj statku. Mam na kolejna synchronizacja. Nie lubię tych elementów jakichś synchronizacji, takie... To jest moim zdaniem takie... Na siłę... może nie urozmaicania, ale przedłużanie rozgrywki na siłę. Która fałszywo strzeżona. Tamte tutaj, widziałem właśnie. Coś tu świeci, nie wiem co to jest za bardzo. Jak ktoś wie, to niech mi powie, bo chętnie się dowiem. Jakiś fragment. Strefy śledzenia. No, to że w krzakach można się chować. Dobra, to wiem już. Zdążyłem zauważyć. My crew and I have nearly anchored to water and resupply. Hold it! Stop them! O, no jakaś załoga chyba ucieka tego gościa. Okay. Take anything you like. Przebijmy się może tutaj. I'll pay you! Anything you like! Dzień dobry panu. O
zdecydowanie do jakiegoś wielkiego wyzwania to nie należy. Take my sugar! Take anything you like! Dobra, postaram się wyliwać tych dwóch przyjemniaczków. I'll pay you! Woohoo! Double tap! Hat trick! No cóż. Tak jak mówiłem, wielkiego zagrożenia nie stworzyli. Is that yours? It is my vessel, yes. But here lies its poor captain. O, na żeglowaniu to my się trochę znamy. I can pilot on my ship. Dokładnie tak. You don't mean to abscond with my ship, do you? Nie chcesz pod. I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana. Anglicy, zdaje się. Znaczy, no na pewno nie Hiszpania, no bo po akcencie na pewno. Also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a spokojesz mnie, Akan? Acan? Co to jest za związek? Nie znam takiego słowa. Uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Szybko i skutecznie, no, konkretnie. All things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? No cóż, chyba tak, no. Lacking a rowboat, co to jest? I'm afraid we'll have to swim to my ship. Hardly the worst thing to happen. O co tu chodzi? A, mapy skarbów. To fajne. Aby naciśnij scroll, aha, lub dziewiątkę, aby wybrać mapę, następnie F. Okej. Okay. Nie bardzo czaję, o co chodzi. Ale zaraz, to wygląda w ten sposób. F. Nawet coś tamtą stronę, powiedzmy. Może tutaj w tej jaskini gdzieś tutaj. No właśnie. Tak też myślałem. Płytko zakopane, taki kufer. Skrzynia tudzież. Zamek też widzę bardzo mocno. I cóż tu znajdziemy? 1500... Nie wiem jaka to jest waluta tutaj. Mamy już jakieś ruble, załóżmy. No, ruble to rosyjska waluta, ale dobra, nieważne. 1000 R. 1500 chyba. 2600 mamy już R. Nie wiem co to jest R. Jakaś waluta to w każdym razie. Dobra. Tak czy siak musimy płynąć. Na płynie wykryciu? Aha, pod wodą po prostu. Szybko pływa jak na... Panie w takim płaszczu i z takim... jeszcze z orężem przy pasie. Ale może to dobrze. Dobra. Przynajmniej nie wychodzimy będąc... na sucho, że tak powiem. She's a modest schooner, but well suited to my purpose, trafficking cargo from my plantation and such. She'll do fine. There's a strong wind now. Let's strike to full, shall we? No, to mi się podoba. Ah, there's a tug of the wind at my hair. Ah, I find a bracing comfort in the feel and smell of the okay. Ocean. The raw stink of possibility. That's a top way of seeing it, mate. Kamaracie. We
We've really opened it up now, haven't we? Ha ha! Kajaki, co nam będą za starami? Aha, kontrolujemy wszystko. Znaczy, żagle i tak dalej. Nie bardzo wiem, ale okej. Damy radę. My ship is small, and I have nothing of immense value. Sugarcane in its yields, molasses, rum, that sort of thing. There's not a pirate. Bo ja molasses to można palić chyba. Oh yes. Aha, mamy trzy punkty życia w tym statku. Czyli jak przywalimy, to się nic nie stanie, tak? Ale chyba nie damy rady przywalić. No raczej nie. Choć my jesteśmy blisko dość. O, Whitfall, błękitny zdaje się. Fajne, nie powiem. Urozmaicenie takie. W porządku. Troszkę mikrofon tutaj. No cóż. No, słuchaj, jesteśmy się piratem w końcu, tak więc... Trudno, żebyśmy tutaj nie dali rady sobie. So full of adventure. How marvelous. No, żebyś wiedział. I've seen my share of strangeness, I. Cóż, czyżby tak miała się rozpocząć nasza przygoda z czarną flagą? No to wygląda. Fantastic work. Very promising. No i Animus, wersja nie wiem już która, chyba 4 ileś. No i Uplay czynność wykonana. Zawsze tutaj się zwieszało. A jak testowałem nad ustawienia. No dobra. No i ujął. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, alright? I need you to move your head and look at these lights, just here. Look up. No ludzie, no bez przesady. That's it. Tutorial taki... Dobra, to co, teraz będę ruszał głową na boki, tak? So far, so good. Let's get you up. Nie, no. Jednak użytkownik potrafi ruszać głową na boki, skoro doszedł do tego momentu. So, welcome to the Sample 17 project. Niesamowite. Before you get started, you're gonna need this. Sorry, że tak komentuję, ale troszkę mi to irytuje, takie robienie z gracza debila. No chyba działa, no. Abstergo. Nie była czasem ta firma, która... wstrzymywała Desmonda w pierwszej części, która nas goniła w drugiej części, a wcześniej to nie wiem. Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. No to na pewno. 2010. Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. Liberation. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Edited versions of real history. But only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Caribbean Pirates. So that's your gig. Czy w filmie była taka historia, że można było przeżyć czyjeś wspomnienia za odpowiednią kwotę, oczywiście? Well, thank you, Nancy. Bonjour. Wszyscy gadają po angielsku, ale witają się i żegnają po francusku. Chuj tu chodzi. C'est bon, t'étais prêt. Magnifique, merci. Magnifique. This is for you. The primary tool of our trade. Tablet? Your communicator. To jest tablet. Power it up and give it a look. It's pretty slick. Moje pliki.
przepustka pracownicza. Dobra, to pewnie tak przepustka będzie po angielsku znajdziecie. You might have noticed that security seems a little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. Tablet. Czy to kiedyś to można łatwo chyba zrobić? Winda? Winda po Wi-Fi? Ciekawe. See that flashing wireless signal? Nie, kurwa, nie It widzę. Means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. I trzeba kliknąć Enter. Nie można kliknąć przyciskiem myszy, czy też spacją jakkolwiek. Ach, no troszkę tutaj to zepsuli, bo można było to zrobić po prostu intuicyjnie i bardzo. Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut, Mélanie. CCO? A nie CEO? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Haytham, Connor... Edward, the pirate. Ah, arr, matey. Very exciting. Welcome aboard. Mélanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. Dobra, dobra. Olivier Gordon. So, this is the sample 17 floor. Wiemy, co to. We're diving into the memories of one very generous donor. Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day we can forge some fantastic experiences from what we find in there. Czekaj informacje. Dobra. Aha, jakiś perwnik. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. No. So here trochę różnica jest między naprawianiem a kalibracją. This is all yours. Jakieś figurki? Sit back, relax and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded. Nie, ja nie chcę już tutorials, no tutorials, ja już wszystko wiem. Happy pirating. Go polecam, no. Figurka. Czy można coś zrobić z tą figurką? Nie można chyba. Jest tam jakieś nowe pliki chyba? Nie ma nowych plików, to co chodzi. Ale dobra, kochani, skoro możemy wejść już do Animusa, to wejdziemy sobie w następnym materiale z Assassin's Creed 4 Black Flag, tudzież czarna flaga, tak jak już mówiłem na początku. I cóż, jeżeli macie pomysł dla mnie na jakąś nową serię, powiedzmy z jakiegoś tam horroru czy coś, to bardzo chętnie poznam waszą opinię na ten temat, tudzież jakąś inną grę może. I cóż... Dajcie się znać, jak wam się podobał ten materiał. Oczywiście sub, like, comment do waszej dyspozycji, jak pod każdym materiałem zresztą. To już doskonale wiecie. Cóż, jeżeli jeszcze mnie subskrybujecie, oglądacie ten materiał, to zapraszam do subskrypcji kanału. Tam co jakiś czas pojawiają się jakieś nowe materiały, tak więc... cóż, po prostu zapraszam. Tyle ode mnie. Tak jak mówiłem, to był Assassin's Creed 4. Ja byłem Mist. Cóż dodać. Hejos, sub, like, comment do waszej dyspozycji. Cześć!